Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku programu Subiektywnie, programu, w którym rozmawiamy na tematy ważne i ważniejsze dotyczące smartfonów i tematów około smartfonowych. Dzisiaj na warsztat wjeżdża przede wszystkim temat Huawei'a, Apple'a, trochę Samsunga oraz jeszcze nowych Google Pixelów. Zatem, żeby sztucznie nie przedłużać, lecimy od samego początku. Zaczynając od tematu Huawei'a, jak dobrze wiemy, parę dni temu odbyła się oficjalna konferencja, na której to zostały zaprezentowane nowe, te bardziej budżetowo-średnie urządzenia, bo patrząc na specyfikacje, bardziej mamy tutaj na myśli średniopółkowe smartfony, z drugiej jednak strony mamy dosyć specyficzne, ażeby nie powiedzieć bardzo dobre ceny. Przede wszystkim Huawei P40 Lite. W zeszłym roku recenzowałem jego poprzednika, cena jego oscylowała w granicach 1500, bodajże 1600 zł. Na ten moment P40 Lite jest to urządzenie wycenione na 999 zł. Dodatkowo w ramach przedsprzedaży dostajecie opaskę od Huawei'a oraz jednocześnie jeszcze tańsza wersja, czyli P40 Lite E. Czyli urządzenie, które możemy kupić w cenie 699 zł. Skąd takie ceny? Ano, odpowiedź jest dosyć prosta. Wszystko to wynika z tego, iż w dalszym ciągu smartfony od Huawei'a nie posiadają usług Google. No i widzimy ten trend, jak to wszystko wygląda i w jaki sposób Huawei chce mimo wszystko sprzedawać swoje smartfony minimum na tym satysfakcjonującym dla nich poziomie. Jaki jest to poziom? Nie wiem. Ja nigdy jakichś super świetnych relacji z Huawei'em nie miałem. Bardziej gdybyśmy mieli je ocenić poprzez pryzmat Facebooka, ja bym je nazwał to skomplikowane. Tak czy siak, oba urządzenia są już dostępne w przedsprzedaży. Czy warto? Nie wiem, na ten moment jeszcze urządzenia nie testowałem, nie miałem możliwości sobie pokorzystania z tego smartfona. Natomiast jeżeli w X.com się pojawi, na pewno wstępne pierwsze wrażenie czy recenzje na tym kanale się pojawią. Oczywiście został też zaprezentowany następca zeszłorocznego Mate X, czyli Mate XS. Ulepszona wersja składaka, który, tak jak mówię, no nie przepadam za tego typu formą składaków. Mam tutaj na myśli Folda czy chociażby Mate X'a. Bardziej jednak skłaniam się ku tym smartfonom w formie klapki, na zasadzie powrotu do tej przeszłości sprzed 15 lat, kiedy mamy możliwość rozłożenia smartfona, który będzie zajmować nam mniej miejsca w kieszeni, bo te smartfony jednak mimo wszystko stają się dosyć duże. Mate XS został w Polsce wyceniony na niemało, bo 9999 zł. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej wydać 10 koła na taki smartfon możecie. Już niebawem powinna też zostać zaprezentowana nowa linia P40, czyli tych flagowych smartfonów. Tych smartfonów, które lubię, bo nie da się ukryć, że P20, P20 Pro, P30, P30 Pro były i w dalszym ciągu są to dobre urządzenia, które nie w jednym, nie dwóch materiałach wychwalałem i polecałem. Jak będzie w tym roku, tym bardziej mając gdzieś z tyłu głowy fakt, że jednak będą to smartfony bez usług Google'a? Nie wiem. Natomiast przede wszystkim liczę na satysfakcjonującą wydajność, na świetną jakość wykonania, no i przede wszystkim bardzo dobry aparat fotograficzny, który mam nadzieję będzie tym aparatem przodującym w tegorocznych flagowcach. Kolejny temat to koronawirus uderzający również w Apple'a. Mianowicie oficjalnie na, pozwólcie, że przeczytam, żeby... Przeczytam, zacytuję. Oficjalnie na stronie OneTech. Lokalni urzędnicy proszą Apple i inne firmy o odwołanie zbliżających się konferencji. Już pod koniec marca miała oficjalnie zostać zaprezentowana nowa linia od iPhone'ów, mianowicie już nie raz, nie dwa omawiana na tym kanale iPhone 9, czyli następca iPhone'a SE, czyli nazwijmy go roboczo SE2. Urządzenie powinno się pojawić już pod koniec marca 2020 roku na konferencji, natomiast nie mamy pewności, czy ta konferencja w ogóle się odbędzie. To samo mogę powiedzieć o WWDC, które standardowo jak co roku pojawia się w marcu, srarcu, w czerwcu. No właśnie, co zostanie zaprezentowane? Na konferencji marcowej najprawdopodobniej tym głównym gościem będzie bardzo tani iPhone, jak na Apple'a, bardzo tani iPhone, coś za około 2100 zł, iPhone 9 oraz na WWDC, poza oczywiście nowym iOS-em 14 oraz podaniem wszystkich smartfonów, które będą wspierać tę wersję oprogramowania, powinny się pojawić również nowe MacBooki 14-calowe, spoko, choć ja z MacBooków coraz mniej korzystam, oraz nowe iMac'i, a mimo wszystko iMac jest to chyba najbardziej eksploatowane urządzenie u mnie w domu od kilku lat i mam nadzieję, że też ceny będą przyziemne, bo jednak jest to urządzenie, nad którym na pewno będę się zastanawiać, co pokaże przyszłość. Zobaczymy. Do sieci wyciekły również zdjęcia nowego Google Pixela 4a, czyli tę wersję budżetową. Mimo wszystko według mnie nie jest to zbyt ładne urządzenie, tak jak Google Pixel 3 nie był ładny, Google Pixel 4 również
Tak, 4A być może będzie to najbrzydszy Pixel, który kiedykolwiek się pojawił. Pojawiły się również zdjęcia, rendery nowego Google Pixela 5 XL, który swoim wyglądem będzie chyba odbiegać od wszystkich innych smartfonów, które dotychczas pojawiły się na rynku. Większa ilość informacji powinna się pojawić bodajże jakoś w pierwszej połowie maja 2020 roku, zatem bądź co bądź, czekamy, zobaczymy, co Google ze swoim czystym Androidem ma nam do zaoferowania. Na koniec, moi drodzy, pozostawiłem sobie jeszcze temat pokrótce Samsunga Galaxy S20, którego od kilku dni mam możliwość i przyjemność korzystania. Recenzja powinna się pojawić w przyszłym tygodniu na kanale X.com, zatem już w tym momencie serdecznie zapraszam na kanał, odwiedzić sobie i wyczekiwać recenzji. Smartfon nie jest to ten smartfon podstawowy S20, nie jest to wersja Ultra, jest to S20 z plusem. No cóż, na ten moment S20... Jak to wiecie, ja jestem po części fanem S20, więc ja z tego smartfona jestem zadowolony, natomiast też nie mogę powiedzieć zbyt wiele, bo ten telefon użytkuję dosłownie od 2 dni. Natomiast no, mam nadzieję, że te 2 dni są w jakimś tam mniejszym stopniu odzwierciedleniem tego, czego będę mógł się spodziewać odnośnie tego smartfona w ciągu najbliższego tygodnia, półtora. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję serdecznie za poświęcenie tych dosłownie kilku minut na obejrzenie tego materiału. My widzimy się za kilka dni w przyszłym tygodniu i na kanale X.com, i na kanale Mnie Antyfan. Miłego, spokojnego popołudnia, dnia, wieczoru, czy kiedy ty to oglądasz. Najprawdopodobniej wrzucę go w weekend, więc stosunkowo udanego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. See ya.